Hej, cześć, witajcie w kolejnym informacyjnym filmie. Ostatnio mówiłem wam o WeTeam i o tym, że został usunięty w sumie przez Twittera i po prostu jakby problem z tym, że u Tabiego Genocide był podobny do Ballistica, jeszcze Trickiego też tam powiązywali, no i generalnie taka drama totalnie z dupy, no i przez to mamy usuniętego naszego naprawdę fajnego, pierwszego moda. No i generalnie, jeżeli chodzi o kolejnego, który został usunięty, no jest to zakonnica. Dosłownie, Midfight Masses także zostało ukryte. Dlaczego? Znowu tutaj zadziałał Twitter. O co chodzi? Podobno, z tego co wiem oczywiście, bo próbowałem się czegokolwiek dowiedzieć. Ciężko jest właśnie znaleźć jakieś informacje na temat usunięcia modów. Tutaj ponownie twórcy opuścili community. Dlaczego? Ponieważ miesiącami ludzie narzekali na to, i to właśnie zwłaszcza na Twitterze, i o to tutaj chodzi, że znowu ten niebieski ptaszek atakuje. Nie wiem o co chodzi z tym serwisem, nigdy Twittera nie miałem i chyba nie chcę mieć, skoro tak to wygląda, że ludzie nie potrafią się bawić, tylko narzekają na coś i przez to mamy coś usuwane. Nie wiem, no jest to dziwne. W każdym razie chodziło o to, że niby strzałki były źle zrobione, napływ tych negatywnych komentarzy był naprawdę ogromny, ale to nie wszystko, bo jeszcze mieliśmy tą postać Selevera jako April Fools, czyli generalnie, wiecie, taki żarcik. Tam był taki żarcik na Prima Aprilis, w momencie kiedy nawet nie było Prima Aprilis i było to nieco takie kontrowersyjne, przez co ludzie, no, sprowadzili ten mod do usunięcia. Tak samo, z tego co słyszałem, był też problem o to, że zakonnica ma dziecko, że jest to Selever, że ma dziecko w ogóle z tym Ruskiem. No nie wiem, to jest dla mnie jakiś żart, bo tak naprawdę jest to tylko gra i nie wiem, no nie widzę jakiegoś problemu, żeby sobie tutaj troszeczkę naciągnąć prawdę, no i robić fajne mody, które no po prostu są spoko i nie wiem, no nie wadzą nikomu. W tej chwili możecie w komentarzu napisać, kto będzie następny, bo dosłownie możemy robić jakąś wykreślankę, no i napiszcie, będę przypinał serduszka, kto według was następny, jaki następny mod zostanie usunięty. Oczywiście nagrywam to na żywo, bez żadnego scenariusza, tak więc sorki za małe tutaj przejęzyczenia i takie tam, no ale mówię, jestem totalnie wkurzony, no bo kurczę, kolejny mod został usunięty, co się dzieje w ogóle? Nie wiem, no strzelajcie, który będzie następny. To nawet nie jest już żenujące, to jest po prostu śmieszne. Ja nie wiem. Nie wiem, widzowie, co mam wam powiedzieć. W każdym razie kolejnego moda nie mamy. No i co? Do usłyszonka, trzymajcie się, lecę nagrać może ten odcinek na telefon i cześć. A, i jeszcze jedno. Ponownie, tak jak przy WeTeam, postanowiłem, że wrzucę wam tego moda na mój dysk Google, także możecie spokojnie z mojego dysku z Google'a sobie pobrać tego moda, jeżeli chcieliście zagrać, no a jest niestety usunięty.